są dwie, jak widzicie, jednakowe i póki co jeszcze puste. Świnki skarbonki. A to jest miska, w której aktualnie znajduje się ponad 10 tysięcy polskich monet, którymi w dzisiejszym odcinku razem z Natalią będziemy próbowali wypełnić nasze skarbonki. Ale jak już pewnie widzicie po tytule, nie będzie to takie łatwe, dlatego że no, żeby przesypać monety z miski do naszej skarbonki, najpierw będziemy musieli je zarobić. Właśnie dlatego na dzisiejszy odcinek mamy przygotowane specjalne koło fortuny, na którym mamy różne zadania, no za wykonywanie których będziemy zarabiali monety. Tym kołem, jak widzicie, będziemy kręcili co godzinę, bo no co godzinę będzie nam się zmieniało zadanie. I do każdego zadania mamy przypisany odpowiedni przelicznik i przykładowo za każdy wygrany bilet w salonie gier zarabialibyśmy 10 gramów monet. Jak widzicie, monety będziemy zarabiali na wagę, a wszystko dlatego, że w misce znajdują się monety 1, 2 i 5-groszowe, więc na wagę zarabianie będzie po prostu najbardziej sprawiedliwe. Pierwsza osoba, która w całości wypełni swoją świnkę skarbonkę monetami, po prostu wygrywa. No chyba, że nie będzie nam szło, to wtedy po prostu o godzinie 20 zobaczymy, kto ma więcej i osoba z większą liczbą monet zwycięża odcinek. Ale zanim zaczniemy robić zadania i zarabiać pieniądze, to strzelcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem i spróbujcie robić tutaj 25 tysięcy lajków. Bo właśnie sobie uświadomiłem, że później będziemy musieli jakoś te monety wymienić i na szczęście są automaty, w których da się to zrobić, ale nie pytajcie, ile to będzie trwało. Ale jeśli jesteście nowi i trafiliście na ten film przypadkiem, to zasubskrybujcie koniecznie też kanał, robiąc to samo, co w tej chwili widzicie na palcu, tyle tylko, że tam na dole pod ekranem obok mojego awatara, bo jak widzicie, wielkimi krokami zbliżamy się do 2 milionów subów. No dobra, jak widzicie, wybija godzina 13:00, więc czas wylosować pierwsze zadania, za które będziemy zarabiali i oczywiście Natalia, losujemy różne. Ty losujesz dla siebie, ja losuję dla siebie, my o tym wiemy, ale widzowie jeszcze nie. I uwaga Natalia, przez najbliższą godzinę będziesz zarabiała za każde zapisane na kartce 3 słowa z generatora 1 gram monet. No dobra, to w takim razie zaraz musimy wylosować moje słowo i ja proszę, żeby ono było jak najkrótsze, bo im krótsze, tym więcej zarobię. To prawda, ale zanim zobaczymy, jakie słowo będzie miała Natalia, to ja losuję zadanie dla siebie i przez godzinę za każdy punkt zdobyty na kręgielni zarabiam 3 gramy monet. W takim razie Natalia, odpalaj szybko generator słów, bo ja muszę jechać na kręgielnię. W ogóle mam nadzieję, że będą jakieś tory wolne, chociaż o tej godzinie powinny być. Dobra, mamy ustawiony generator, Natalia, uwaga, klikaj i twoje słowo to sznur. Mega spoko, jest mega krótkie to słowo i łatwo się pisze. No właśnie, niestety chyba trochę za łatwo, ale dobra, Natalia, nie ma co, ja biorę kamerę, ty bierz swoją, bo ja jadę na kręgielnię. No dobra, już sobie przyniosłam kartki, mam też długopis, co prawda świąteczny, ale nieważne. I w ogóle wpadłam na pomysł, żeby pisać sobie po 9 wyrazów w jednej linijce, bo zarabiam za 3 wyrazy, więc jak czas mi się skończy, to w łatwy sposób policzę sobie te wyrazy i nie będę musiała tracić na to czasu. No dobra, jestem już w drodze na kręgielnię i powiem wam, że problem z moim zadaniem jest taki, że no właśnie niestety muszę tam dojechać. Przez to prawdopodobnie stracę jakieś 20, może nawet 25 minut, zanim wiecie, wynajmę tor na kręgielni. A Natalia z racji tego, że ma zadanie w domu, no nie musi tracić czasu i prawdopodobnie niestety w tym momencie już zaczyna zarabiać. Ale w dzisiejszym odcinku zadania są bardzo różne, co godzinę będą się zmieniały, więc mam nadzieję, że w kolejnych zadaniach uda mi się w razie czego to nadrobić. A póki co jak najszybciej cisnę, mam nadzieję, że będzie wolny tor i że uda mi się no zdobyć sporo punktów. Pierwsze 18 ze mną i powiem wam szczerze, że trochę boli mnie ręka, odzwyczaiłem się od pisania, więc obawiam się, że za dużo nie uda mi się napisać, ale mam nadzieję, że chociaż z 200 gramów uda się zarobić. No dobra, słuchajcie, jestem już na miejscu, mam pierwszy tor, nikogo poza mną nie ma, więc jest luzik. Jak widzicie, póki co na moim koncie całe 0 punktów, ale każdy punkt to będą 3 gramy monet, więc no będę robił wszystko, żeby tych kręgli zbić jak najwięcej, żeby zdobywać strajki, spary i w ogóle. Ale no właśnie, tak jak mówiłem, minęło 25 minut, więc odkładam aparat i trzymajcie kciuki, żeby jak najlepiej mi szło. No dobra, pierwsza gra zakończona, tak wygląda punktacja. Zdobyłem łącznie 136 punktów w pierwszej grze, więc jest mega dobrze, ale przez to, że gram sam, co chwilę wiecie, rzucam i z nikim się nie zmieniam, zaczyna już boleć mi ręka. Mam nadzieję, że jeszcze tak jedną, dwie gierki wytrzymam, bo no, to będzie, słuchajcie, całkiem sporo monet. No dobra, moi drodzy, mamy to cała zapisana kartka i powiem wam szczerze, że już odpada mi powoli ręka i dodatkowo powoli głupieję podczas tego pisania. Wiecie, ciągle piszę ten sam wyraz i już powoli zaczyna mi się mieszać. No dobra, druga gra jeszcze lepsza niż pierwsza, bo zdobyłem 155 punktów, czyli łącznie jak widzicie mam 291. Ale muszę, słuchajcie, chwilę odpocząć, dosłownie 3 minutki przerwy i zaraz lecę z kolejną rundą, bo no już powoli zaczynam czuć i ręce i całe ciało.
Skończyłem trzecią rundę, no niestety widać, że organizm zmęczony, bo jak widzicie, to była najgorsza runda w moim wykonaniu. Ale jak widzicie, o, nie będę zacząć już kolejnej, bo właśnie w tym momencie wybiła 14, więc losujemy kolejne zdanie. Chociaż czekajcie, zanim losuję kolejne zdanie, tak jak widzicie, mój całkowity wynik to 385 punktów. Każdy punkt był za 3 gramy, więc po powrocie do domu, do mojej skarbonki będę mógł sypać ponad kilogram monet. Ale uwaga, przez kolejną godzinę będę zarabiał za każdy zdobyty diament w Minecrafcie aż 30 gramów monet. Dobra, szybko się rozbieram i jadę, słuchajcie, do domu. Okej, z moich wyliczeń wynika, że udało mi się zarobić 213 gramów monet. Ale zanim dosypiemy mój zarobek do skarbonki, to kręcimy kołem fortuny i zobaczymy, za co tym razem będę mogła zarabiać, a mamy każdy wypite 5 ml równa się 1 gram. Okej, wsypałam, jak widzicie, mamy 213 gramów, ale skarbonka nie wypełniła się za bardzo, bo jak widzicie, z boku wygląda to mniej więcej tak. Skoro skarbonka uzupełniona, to mogę lecieć z kolejnym zadaniem. Przyniosłam sobie już tutaj do picia wodę i mam też soczek, żeby sobie zmieniać, żeby mi się nie nudziło, bo teraz musimy jak najwięcej wypić, żeby oczywiście jak najwięcej zarobić. Jeśli teraz wypiję tą butelkę, która ma 500 ml, to uda mi się zarobić 100 gramów i wydaje mi się, że w tej godzinie powinno mi pójść zdecydowanie lepiej niż w poprzedniej. Dobra, uwaga, zostały mi chyba ostatnie dwa łyczki, jednak 3,5, ale butelka wypita, więc pierwsze 500 ml zaliczone. Okej, jak widzicie, stworzyłam sobie taką listę w notatniku, tutaj będę zapisywała, co udało mi się wypić i mam wypitą wodę, która miała 500 ml i jest już 14:19, bo straciłam chyba 15 minut na walkę z tym statywem, przecież to jest jakaś masakra. Oczywiście jak Karola nie było w domu, to co, statyw się rozwalił i próbowałam to naprawić gumkami, recepturkami, nie pytajcie. Słuchajcie, wróciłem do domu, na ten piję soczek, ale Natalia, co tu jest? Co tu się wydarzyło? Weź nic nie mów, co chwilę mi się statyw rozwala i traciłam tyle czasu w pierwszym i w drugim zadaniu, że to jest masakra. A to jest wszystko, co zarobiłaś przez pierwszą godzinę? Tak, to jest wszystko, 213 gramów dokładnie. Ja, Natalia, mogę sypać do środka 1155 gramów, bo łącznie zrobiłem ponad, prawie tam 400 punktów na kręglach. No i ciśniemy, widzowie, szybko przysypuję, bo pewnie chwilę to potrwa, a muszę iść kopać diamenty w Minecrafcie. No i mamy 1154 gramy, ale dobra, nieważne. Było 5, o, teraz też jest 5, 4, to się zmienia, więc zostawiamy tak jak jest. Ej, Natalia, i tego wcale nie masz tak dużo, kurde, widzowie, jednak chwilę potrwa to zarabianie całej skarbonki, ale idę teraz szybko dać Minecrafta i kopać diamenty, bo minęło już połowa czasu, a ja jeszcze nie mam nic. Ja w międzyczasie wypiłam soczek i teraz biorę się za kolejną wodę. Zaliczone, teraz czas na chwilę przerwy i biorę się za soczek, bo wydaje mi się, że one trochę łatwiej wchodzą. Słuchajcie, odpaliłem Minecrafta, ale wziąłem najnowszą wersję 1.19, na której nigdy w życiu nie grałem i powiem wam, że jestem w szoku. Minecraft się tak zmienił, że ja nie wiem, co się dzieje. Aktualnie jestem na poziomie minus 19. Co to w ogóle jest? Czemu to jest minus? Tutaj w ogóle jakieś, o, nowe bloczki. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, gdzie, słuchajcie, szukać tych diamentów. Zaraz muszę wygooglować, ale no nie wiem, czy zdążę cokolwiek znaleźć. Nie wierzę, widzowie, udało mi się znaleźć. Widzieliście przecież nagranie z jakby z komputera, więc macie dowód, że wszystko legitnie wykopane. Jestem na poziomie minus 36. Czytałem, że podobno na minus 59 są diaksy i tam chciałem iść, ale jak widzicie, mamy je tutaj i pytanie, ile ich będzie. No i łatwo, Natalia, 8 diamentów już mam wykopanych, ale lecimy dalej, bo jak widzicie, do 15 mam jeszcze aż 17 minut. Jeżeli chodzi o wypite przeze mnie rzeczy, to jak na razie widzicie, mam dwa soczki, dwie wody i do końca czasu spróbuję wypić jeszcze jedną wodę. Dopijam właśnie ostatnią wodę, zaliczona, i już pokazuję wam podsumowanie, ile udało mi się wypić. Jak widzicie, według notatki, którą stworzyłam, wypijam 3 butelki wody po 500 ml i 2 soczki po 200 ml. Dodając to wszystko na kalkulatorze, wyszło, że wypijam 1900 ml, teraz musimy podzielić to przez 5, bo za każde 5 ml zarabiałam 1 gram i uwaga, udało mi się zarobić 380? No niestety, zapowiadało się dobrze, ale jak widzicie, u mnie się chodzi o diamenty bez zmian, czyli łączna liczba wykopanych to 8. Za każdy diament było 30 gramów, więc uwaga, zarobiłem w tej godzinie 240 gramów monet. W takim razie, Natalia, jako pierwsza dosypuję sobie i kurczę, w tej godzinie, Natalia, zarobiłaś więcej niż ja. Okej, jest równo 380, no powiedzmy. W takim razie czas na mnie, cyk, muszę wsypać tam 240. No i elegancko, mamy tę godzinę zamkniętą. W takim razie, Natalia, zakręciła już kołem i Natalia, przez najbliższą godzinę będziesz zarabiała za każdy posprzątany śmieć na ulicy 10 gramów. Nie jest to ciężkie zadanie, problemem może być brak toalety w pobliżu. A no, dla ciebie tak. Ja za to przez najbliższą godzinę, czyli też do 16, będę zarabiał za każdą sekundę ze stopami w morzu 2 gramy monet. No mówiąc szczerze, widzowie, nie do końca mi się to podoba, bo no nie marzę o tym, żeby, wiecie, wsadzać gołe stopy zimą do morza, ale spróbuję to zrobić, zobaczymy, ile wytrzymam. Chociaż no, obawiam się, że nie wytrzymam za długo. W takim razie, Karol, ja biorę rękawiczkę
wycieczki jadę z tobą, bo wydaje mi się, że koło plaży może być dużo śmieci. I na samej plaży w sumie też. Okej, okay, czyli jedziemy razem, tak? No. Dobra, dojechaliśmy na miejsce, Natalia, rozdzielamy się, tak? Tak, ja mam tutaj GoPro, więc biorę GoPro i idę szukać śmieci. I tam już widzę, więc idę w tamto miejsce. Dobra, ja w takim razie, słuchajcie, idę szybko na plażę. Wydaje mi się, że będę jedyną osobą, która będzie dzisiaj w morzu, ale zaraz zobaczymy. Tak jak myślałem, jak widzicie, no zbyt wielu chętnych do pływania nie ma, poza tymi ptakami. Ale plus jest taki, że zimą woda w morzu zawsze jest mega czysta. Zwróćcie uwagę, normalnie widać dno. Latem to jest praktycznie niemożliwe, ale uwaga, o kurde. O kurde, dobra, tego się trochę nie spodziewałem, ale zdejmuję buty i skarpetki i zaraz odpalamy stopy, jak tylko tam wejdę. O, tutaj mamy już pierwszą rzecz, 3, tutaj mamy 5, tutaj mamy 7, zaraz obok 8. Dobra, zdjąłem już buty, ale powiem wam, że sam piasek jest już tak zimny, że ja już teraz tutaj nie mogę wytrzymać i problem jest taki, że mam tylko jedno wejście, w sensie jak wejdę i wyjdę, to już drugi raz nie mogę tam wrócić, więc no muszę wytrzymać jak najdłużej. Ale dobra, uwaga, sorry za stópki, czas start, poszło. O kurde, jaka zimna. A, nie, wychodzę, ja pierdzielę. Na widzowie wytrzymałem 13 sekund, ale kurde, totalnie nie byłem gotowy, że ona jest tak zimna, słuchajcie. Ja kiedyś wchodziłem do morza chyba w marcu czy coś, ale nie wiem, wydaje mi się, że ta woda była wtedy dwa razy cieplejsza. Czekajcie, ja brałem gdzieś ręcznik. Aha, super, nie wziąłem ręcznika, czyli widzowie, muszę teraz jakoś szybko wysuszyć sobie stopy, bo jest mega zimno i założyć te buty, ale kurde, no nie spodziewałem się, że pójdzie mi tak tragicznie. Serio, tego się nie spodziewałem, myślałem, że wytrzymam spokojnie jakieś 2, 3, 4 minuty, ale nie wiem czemu, jak tylko wszedłem, to od razu, wiecie, stopy zaczęły mnie tak piec, tak boleć, że no nie dało się wytrzymać. I generalnie, gdybyśmy wiedzieli, że to będzie tak trudne, to dalibyśmy tutaj przelicznik razy 100, że za każdą sekundę byłoby na przykład 200 gramów, wiecie, monet, ale no nie spodziewaliśmy się, że będzie tak ciężko. Jak widzicie, do końca zostało mi jeszcze 19 minut, a ja mam już 54 śmieci, za każdego śmiecia dostaję 10 gramów, więc mam już 540 gramów. Słuchajcie, przyszedłem na tajne, to jest wiele śmieci, no to ja to słyszałem, 57? Tak, mam 57 i powoli kończy mi się miejsce w reklamówce, jest dramat, nie? Serio. Gadnij, ile wytrzymałem w morzu. 30 sekund. 13 sekund, nie pytaj, jest tak zimna, tak lodowata woda. Mi jest wstyd, że tak krótko, ale serio, nie dało się dłużej, nie wiem, o co chodzi. Ty, Natalia, bym ci nie chciał psuć humoru, ale ty wiesz, że potem jeszcze będziesz trzeba to posegregować, nie? Do odpowiednich śmietników wszystko. Tej mega szybko idą mi punkty, bo jest strasznie dużo nakrętek. Kurde. 97 punktów, Karol. Masakra, to jest Natalia. Ty masz za duży przelicznik chyba. Nie, po prostu jest za dużo śmieci. Nie przewidzieliśmy, że ludzie aż tak śmieją. No, to też fakt. I on całą reklamówkę mi się już ledwo mieści. Dobra, Natalia, jest godzina 15:59, więc to już chyba będzie twoja ostatnia rzecz. 137. Jaki był przelicznik za każdą rzecz? 10. 10 gramów? 10. I ty masz 1000... 370 gramów. Dobra, idziemy to segregować i losujemy kolejne zadania. Chwilę to trwało, ale jesteśmy w samochodzie i uwaga, Natalia, przez kolejną godzinę będę zarabiał za każdą piankę wsadzoną do buzi aż 50 gramów. Ale znowu mam tylko niestety jedno podejście. Ale uwaga, Natalia teraz też zakręciła i Natalia, ty będziesz zarabiała za każdy przetestowany lifehack z TikToka. Też 50. Dobra, udało się wrócić do domu, strasznie długo nam zeszło, więc monety dosypiemy za chwilę, bo muszę teraz spróbować wsadzić jak najwięcej pianek do buzi. Niestety będzie to pewien problem, dlatego że te pianki są, jak widzicie, dość spore. Nie wiem, ile mi się zmieści, no ale wiecie, jeśli już więcej nie zmieszczę i wypluję, to no nie będę miał drugiego podejścia. Jeden. Karol, 10 to jest max. 2. Widzowie, 20 wejdzie. 3, 4. Ale jednak jest trudno. 5. No nie, widzowie, więcej się nie dało. 9 pianek miała Natalia w buzi. Za duże były te pianki, ewidentnie. Zarobiłem tylko 450 gramów, ale dobra, zaraz to dosypiemy, bo nagram teraz Natalia, jak robi te lifehacki i teoretycznie trochę się Natalia tym pomogę, bo tak to byś musiała, wiesz, tracić czas, jakbyś ustawiała kamerę, ale wolę, widzowie, żebyście mieli to fajnie nagrane. Pierwszy lifehack, który sprawdziłem, polega na tym, że podobno pod nakrętką Nutelli znajduje się łyżeczka. Co? Wymyśliłaś tego lifehacka? Niemożliwe, że takie... 15 milionów to ma wyświetleń. Pokaż, nie wierzę, że ludzie naprawdę takie rzeczy lajkują. Ty, widzowie, faktycznie, ktoś sprawdza tego lifehacka, przecież to jest niemożliwe, Natalia. No niestety, widzowie, nie ma tutaj żadnej łyżeczki. Super lifehack, dobra, pierwszy sprawdzony, więc masz 50 gramów, ale masz więcej? Mam więcej. Drugi polega na tym, że jak mamy chleb, to nie potrzebujemy tej zapinki, żeby on się nam nie zepsuł, bo robimy coś takiego, może nie coś takiego do końca, ale uwaga, robimy tak. Teraz robimy coś takiego, odwracamy tak i uwaga, nakładamy na chleb i nie potrzebujemy tego zapięcia. Okej. Okay. To akurat przydatne. Trzeci lifehack znalazłam u bloka i pokazuje on, jak prawidłowo używać taśmy, bo my, Karol, całe życie używamy źle taśmy. Jak całe życie używamy źle? Bo wyobraź sobie, że robi się to tak, że uwaga, ja to się zaczyna, no nie no. Jak mamy taśmę i ją przyklejamy, to nie urywamy tak tutaj, tylko robimy coś takiego i uwaga, u mnie nie zadziałało.
u Blowka zadziałało. Czekaj, zobaczmy jak to powinno wyglądać u Blowka. No zdecydowanie lepiej mu to poszło, ale dobra, niech nieważne. Kolejny lifehack polega na tym, że jak coś sobie zakreślimy i jednak chcemy to odkreślić, to musimy wziąć cytrynę i podobno to zejdzie. Uwaga, sprawdzamy. Natalia, naprawdę, ty smarujesz cytryną książkę? Chyba nie działa. Ewidentnie nie działa. No ewidentnie nie działa i zniszczyłaś właśnie kartkę, więc nie próbujcie robić tego w domu, ale niech będzie, że przetestowane. Ta książka jest już troszeczkę nieaktualna, bo jest to matura 2015, ale specjalnie zrobiłam to na stronie takiej tytułowej. No dobra, zaliczone jako sprawdzenie. Czas na piąty lifehack, który będzie polegał na tym, że możemy w łatwy sposób zrobić serduszko na kawie. Chyba trochę brzydkie mi wyszło, zrobię jeszcze jedno. Generalnie bierzemy kartkę, składamy ją na pół, wycinamy serduszko, teraz kładziemy na naszej kawie. I teraz uwaga, sypiemy tutaj i powinno wyjść serduszko. Uwaga, sprawdzamy. Ładne! Nawet to działa, no dobra, niech będzie. Mogę to wypić? Możesz. Szósty lifehack polega na tym, że jak mamy napój i go wstrząśniemy. Ale nie rób tego, nie otwieraj tego. To właśnie on by wybuch, ale robimy coś takiego. Natalia, nie, to się nie uda, będziesz musiała sprzątać, ale... Dobra, chcę to zobaczyć jednak. I uwaga, otwieramy i powinno nie wybuchnąć. To jest tak nabrzmiałe, Karol. Ty. No i nie wybuchło. Działa. Działa to. No i niestety w tym momencie skończyły mi się lifehacki, które miałam przygotowane, więc muszę teraz znaleźć szybko jakieś, myśleliście, trzy i zdążymy je szybko sprawdzić. Dobra, moi drodzy, czas na kolejne dwa lifehacki, które są na maksa głupie. Wydaje mi się, że one nie mogą działać, ale sprawdźmy to. Bierzemy kostkę lodu. Na kostkę lodu bierzemy sok z cytryny. Po to gdzieś widziałem Natalia kiedyś. Czekaj, tylko Nie sprawdzał. Oj, nie pamiętam, co tam się miało dziać. Generalnie po wsadzeniu tej kostki do buzi powinien lecieć mi z buzi dym. Mocne, co? Uwaga. Mocne, ale to nie może działać. Nie działa oczywiście, nie? No nie działa, Natalia, zero dymu. No i czas na ósmego, czyli ostatniego lifehacka, który polega na tym, że gdy dodamy pastę do zębów do Fanty, to ona zmienia kolor. Ale wiadomo, Natalia, że zmienia kolor. Przecież no, pasta jest biała, tak. To jest zielona akurat, ale więc... Nie, to zmienia na niebieski, fioletowy i w ogóle, no co ty, Karol? Że taki... Aha, okej. Okay. No póki co widzę, jakaś reakcja tu zaszła, ale... No tak szczerze, Natalia, zmiany koloru nie widzę, bo... Pewnie na tym TikToku testowali to z taką niebieską pastą, czy nie? Nie, z białą. No zrobiła się trochę jaśniejsza. No przez to, że jest biała pasta, kto by się spodziewał, ale wtedy takiego TikToka ktoś robił? No serio? No zaliczone, Natalia. Miałaś testować lifehacki z TikToka, że są tam takie głupie, no to musimy zaliczyć. No dobra, jak widzicie, wybiła godzina 17, więc zanim wlosujemy kolejne zadania, to musimy uzupełnić nasze świnki skarbonki. Zaczynamy od świnki Natalii. My generalnie rozpoznajemy je po oczach, bo Natalii świnka ma takie rzęsy, moja, jak widzicie, ma takie oczy i... Najpierw Natalia 1370 z tamtego poprzedniego zadania ze śmieciami. Strasznie dużo, niestety, widzowie. No dobra, 1370 dosypane i strasznie się, Natalia, podniósł poziom hajsu w twojej śwince, ale to jeszcze nie wszystko. Bo teraz muszę dosypać jeszcze 400 za tą godzinę. Kurde, widzowie, tak szczerze, wydaje mi się, teraz Natalią przegrywam. Okej, 1770 z dwóch godzin dosypane. I Karol, wydaje mi się, że zbliżam się do połowy naszej świnki, ale jest już taka ciężka. No, zaraz porównamy wagę twojej i mojej, ale ja muszę dosypać sobie 26 gramów za 13 sekund ze stopami w morzu i 450 gramów za 9 pianek, bo każda była za 50 gramów. Dobra, Natalia mi, słuchajcie, tutaj pomoże, dosypuje i no nie, na pewno to przegrywamy, ale zaraz zobaczymy. Dobra, 476 dosypane i uwaga, moja świnka waży 1969? No i to jestem w szoku. Ty, Natalia, ale tyle nie zrobiłem, bo ja miałem w pierwszej godzinie... Świnka, Karol, waży. A, dobra, jeszcze waga świnki, okej, to z wagą świnki się zgadza. No i niestety, widzowie, Natalii świnka waży 2,5 kilo, czyli Natalia, no, srogo wygrywasz. Wizualnie to by się zgadzało, bo zwróćcie uwagę, że Natalii świnka ma już nawet w nosie te monety, a no moja niestety nie bardzo. Ale dobra, z lekkim opóźnieniem kręcimy kołem i Natalia przez najbliższą godzinę będziesz zarabiała za każdy gram wyłuskanego słonecznika 5 gramów monet. Ja z kolei do godziny 18 będę zarabiał 1 gram monet za każde zjedzone 2 kilokalorie. Natalia tam zbiera się już do sklepu, idzie po słonecznik, a ja, słuchajcie, zastanawiam się, co zrobić. Czy zamówić sobie jakiegoś maczka, bo wydaje mi się, że zjemy maka. On będzie chyba najłatwiejszy do policzenia kalorii. Tylko boję się, że jak zamówię maka z dostawą, to do 18 nie zdążę tego wszystkiego zjeść. Wiecie, może być tak, że dostawa się opóźni i przyjedzie mi na przykład za 10:06 i wtedy nie dam rady zjeść tego wszystkiego, co zamówię, więc zrobię tak, że wybiorę sobie rzeczy, zaraz pokażę wam, co zamówimy, ale właśnie pojedziemy do Drive'a i zamówimy to tam. Dobra, jeszcze wyznaczyłem, co zamówię w maku i tak, wezmę burgera drwala z kurczakiem, bo on ma 863 kilokalorie, do tego frytki zakręcone z sosem, które mają 333, do tego Supreme Chicken Tendersy 5 sztuk, bo one mają 601 kilokalorii, do tego zimowe McFlurry, które mają 456 i do tych Chicken Tendersy wezmę jeszcze sos słodko-kwaśny, który ma 50
1000 kilokalorii i chyba tyle wystarczy. Chociaż nie, wiecie co, stwierdziłem jednak, że w trakcie czekania na moje zamówienie, wiecie, w drive'ie, warto byłoby już coś jeść i jak widzicie, mamy tutaj nasz Sweet Planetowy magazynek, z którego wezmę może o, te paluszki Poki. One w 100 gramach mają 508 kilokalorii, taka paczka ma 55 gramów, czyli jak ją zjem, to będzie miała dodatkowo 279 kilokalorii, ale nie ma co, jadę, bo jest prawie 7:30 i nie wiem, czy zdążę. No dobra, ja już wróciłam ze sklepu, udało mi się kupić słonecznik, wziąłam dwie paczki, chociaż i tak wydaje mi się, że poradzę sobie tylko z jedną, ale idę teraz tam na stolik, odpalam sobie YouTube'ka w tyle i będę sobie oglądała i łuskała ten słonecznik, no i oczywiście zarabiała nasze pieniądze. No dobra, jak widzicie, podjechałem pod Maka. Niestety po drodze nie zdążyłem zjeść tych wszystkich paluszków Poki, chociaż zostało mi jeszcze, jak widzicie, niewiele. Ale zrobiłem sprytne zagranie, dlatego że wychodząc z domu, zamówiłem, słuchajcie, wszystko to, co chciałem w aplikacji Maka, opłaciłem, więc oni już to mogli przygotować i prawdopodobnie moje zamówienie już na mnie czeka. No dobra, zamówienie nabrane, mam 13 minut, żeby to wszystko zjeść. Wiecie, co zamawiałem, więc nie będę wam pokazywał. Zacznę sobie po prostu od drwala i mam nadzieję, że się wyrobię. Dobra, frytki są zjedzone, bo wysypałem sobie je tutaj i myślałem, że będę jadł razem z burgerem, ale nie dało się tak, więc najpierw zjadłem frytki, teraz biorę się za drwala. No dobra, zostało 10 minut do końca, jak widzicie w mojej miseczce, no nie ma za wiele tego słonecznika, więc w tej godzinie na pewno dużo nie zarobię. Drwalek zjedzony, ale powiem wam, że nie było lekko. Jak widzicie, zostały mi 4 minuty na zjedzenie resztki tych paluszków, McFlurry i tam jeszcze chicken tendersów, które są tam i których jest aż 5, więc je chyba odpuszczam. Dokończę najpierw Poki, bo je już mam prawie zjedzone, a potem jeszcze spróbuję szybko zjeść McFlurry. Ostatni paluszek, uwaga, żeby nie było zgnieczone. I teraz jeszcze mam 2 minuty na McFlurry. Dobra, uwaga widzowie, ostatnia łyżka. Boże, mój mózg. No dobra, mamy godzinę 18:01, więc czas zobaczyć, ile waży nasz słonecznik. Mam już tutaj wagę, teraz kładziemy taką samą miseczkę, w jakiej mam słonecznik. Tarujemy do zera, uwaga, zdejmujemy, kładziemy tą i mamy 11 gramów. Za 1 gram słonecznika było 5 gramów monet, czyli udało mi się zdobyć 55 gramów. Chyba słaby przelicznik tutaj zrobiliśmy. Okej, losujemy, za co będę mogła zarobić w tej godzinie. I uwaga, uwaga, każdy skok na skakance równa się 1 gram. Chwilę to trwało, ale udało mi się doliczyć, że zjadłem 1931,4 kilokalorie. To oznacza, że dzieląc przez 2, bo za każde 2 kilokalorie jakby był 1 gram monet, będę mógł dosypać sobie 965 gramów. Elegancki wynik, ale jest 18:07, więc losujemy kolejną rzecz na najbliższą godzinę. A do godziny 19 będę zarabiał 50 gramów monet za każde zdjęcie z widzem. W takim razie nie ma co, monety za jedzenie do mojej skarbonki dosypię później, bo teraz nie jadę do domu, tylko jadę tam, gdzie jest najwięcej widzów, czyli do galerii. No dobra, jak widzicie, ja jestem już przybrana, mam tutaj w ręku skakankę i to jest skakanka z licznikiem, którą już kilka razy używaliście na naszych filmach. No i za każdy skok zarabiam 1 gram, więc w tej rundzie, znaczy w sumie w tej godzinie, chciałabym zarobić jakieś 2000 monet, w sensie 2000 gramów monet, ale nie wiem, czy to się uda, więc starczy tego gadania, uwaga, musimy to jakoś włączyć. No i moi drodzy, lecimy! Zobaczymy, ile uda się wykręcić. Trzymajcie kciuki, żeby było dużo! Czekajcie, sprawdzimy, czy licznik w ogóle działa. Działa, bo mam 52 skoki w 25 sekund, bo to liczy tylko czas skoków jakby, więc całkiem nieźle. W minutę mam 113 skoków, więc biorąc pod uwagę, że pewnie połowę czasu będę odpoczywała, to powinno udać się zrobić 3000 skoków i to jest w ogóle niemożliwe, więc koniec tego gadania, idę skakać. Siema, siema, foteczka, zjedz. Dzięki, jak masz na imię? Mikołaj. Mikołaj, dzięki Mikołaj. Dobra, słuchajcie, ledwo wszedłem do galerii, już podbył Mikołaj. Ja będę specjalnie pytał każdego o imię, żebyście wiedzieli, wiecie, że to są różne osoby. Pierwsze zdjęcie jest widzem zaliczone, ale zobaczymy, jak będzie dalej. Uwaga, moi drodzy, powoli zbliżamy się do 1000, ale już opowiem o tym, taką zadyszkę, że chciałabym mieć 3 koła, więc zobaczymy, czy się uda. I uwaga, mamy to. Jak widzicie, 1019 skoków, 11 minut i 26 sekund, więc troszeczkę wolniej, ale i tak jest nieźle. Siema, pewnie, że można. Jak masz na imię? Kasper i? Gracen. Siema, no pewnie. Jest? Dzięki, trzymajcie się chłopaki. Na razicho. Siema, pewnie, że można. Siema, no jak masz na imię? Adrian i? Piotrek. Piotrek, pewnie, okay. Pewnie. Razem foteczka? Tak. Dobra, jasne. Jest? Dzięki. Dzięki. Trzymajcie się, powodzonka. Na razie. No dobra, moi drodzy, jak widzicie, po prawie 28 minutach ciągłego skakania mam 2646 skoków, co oznacza, że zarobiłam 2646 gramów groszaków. No dobra, jak widzicie, wybiła 19, więc wróciłem niestety do samochodu. Udało się zrobić 5 fotek z widzami, więc mega spoko. Szkoda, że taka późna godzina jest.
jest i że tyle tutaj jechałem, bo tak naprawdę w galerii byłem jakieś pół godzinki. Gdyby było więcej czasu, to pewnie jeszcze, nie wiem, parę fotek może udałoby się zrobić. Ale właśnie sobie uświadomiłem, że została nam ostatnia godzina i jeśli ani ja, ani Natalia nie damy rady teraz zapełnić sobie skarbonki, no to o godzinie 20 będziemy musieli porównać, kto ma cięższą. Nie no, powiem wam, że jestem już w takim szoku. Wydaje mi się, że mogę teraz wygrać ten odcinek, zaraz idę to przesypywać, ale musiałam chwilę odpocząć, musiałam się przebrać i najchętniej wskoczyłabym pod prysznic, ale nie chcę tracić czasu, bo jeżeli nie uda mi się teraz wygrać, to mam nadzieję, że w kolejnej godzinie po prostu uda mi się to zrobić. Ale zanim przyjdziemy do losowania, to idziemy wsypać moje monety do skarbonki, bo mam nadzieję, że serio uda mi się już teraz wygrać. W takim razie uwaga, zobaczmy, co będę miał w ostatniej godzinie, a mam, że każdy rozładowany 1% baterii to 20 gramów monet. W takim razie aktualnie, jak widzicie, mam 31% baterii i od tej pory, no mam nadzieję, będzie mi szybko spadała. W trakcie jazdy do domu odpalę sobie jakiś filmik na YouTubie, żeby wiecie, w tle mi brzęczał, rozjaśnię ekran do maksa i mam nadzieję, że jak dojadę do domu, to będzie chociaż 5% mniej. Dobra, mam tutaj już moją świnkę, tutaj są groszaki i uwaga, waga, jak widzicie, wskazuje 0 i teraz dosypujemy i zobaczymy, ile tutaj będzie monet i wydaje mi się, że serio może być cała skarbonka. Jak widzicie, mamy ponad 1100 i jest już zapełniony cały nosek, więc idzie to mega szybko. Trzymajcie kciuki, żeby udało się zapełnić ją całą. Dobra, jak widzicie, mamy 2600 gramów i niestety waga już nam nie działa, bo jak dokładamy jakąkolwiek monetę, to waga przekracza 5 kilo. Położę po prostu tutaj 46 gramów, później przyłożę to do skarbonki, ale spójrzcie, jak to wygląda. Dobra, mamy 45, bo tam było chyba 1 gram więcej, bo to czasami się tak waha. Uwaga, przekładamy to. Pokazuję wam tutaj moją skarbonkę i uwaga, no powiem wam, że jest tych monet całkiem sporo, ale jak widzicie, nie wysypują się. Nie wiem, czy to można uznać za wypełnioną, więc wylosuję jeszcze zadanie i poczekamy, aż Karol wróci i zrobimy komisyjne tutaj sprawdzanie skarbonki. Okej, w takim razie losujemy, za co będę zarabiała w kolejnej godzinie i uwaga, każdy wypity 5 mililitrów wnosi 1 gram, czyli już to miałam, ale dzięki temu chyba uda mi się wygrać. Słuchajcie, wróciłem do domu i Natalia, co to jest? Czemu twoja świnka jest już praktycznie pełna? Ty to wygrałaś, Natalia, tak naprawdę, czy nie? No właśnie, ja stwierdziłam, że nie, bo nie jest po samą górę. Jeszcze tutaj trochę brakuje i zobacz w nosku, ale tego noska chyba się nie da już wypełnić. Okej, okay. No to jeszcze nie wygrałaś ewidentnie, ale skąd ty masz tyle tego? Mało mi brakuje. Wylosowałam skakanie na skakance i za jeden skok zrobiliśmy 1 gram. Nie gadaj. Mam 2646 gramów. Te niektóre przeliczniki dzisiaj to totalny nie wypał. Tak, na przykład mój poprzedni zasłonecznik skubałam 11 gramów razy 5, czyli zdobyłam 55 gramów. Aha, czyli zasłonecznik było za mało, za skakankę za dużo. No to w sumie, tak, wyrównują się te rzeczy dzisiaj, ale ja pierdzielę, widzowie, przecież ja nie mam szans już. A co teraz masz, ty masz picie znowu? Hmm? Ja wiem, że to wygrałaś to, Natalia, chociaż... No. Ja będę chyba dzisiaj 70 razy w toalecie. Dobra, Natalia, poczekaj, bo jestem załamany, ja muszę przesypać dzisiaj, w sensie dosypać do swojej świnki te brakujące monety. Z moich obliczeń wynika, że do mojej świnki musimy dorzucić 1215 gramów monet. No jest, równiutko 1215, ale no niestety, jak widzicie, do Natalii jeszcze mi mega daleko. Jak widzicie, mi udało się zładować aktualnie, no, 5% baterii, więc wolno to idzie. Natalia tutaj ozeruje kolejną wodę. Ja mam jedno pytanie. No? Czy ja mogę sobie na bieżąco dosypywać? Bo ja wypijam soczek za 40 gramów i wodę za 100 gramów i mogę sobie dosypać 140, żeby zobaczyć, czy będzie już cała? Dosyp, Natalia, bo ja chyba i tak już nie mam za bardzo z tobą szans. No dobra, na wadze jest równo 140 i uwaga, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Stąd już jest wypełnione. Ale z góry chyba jeszcze nie, chyba muszę pić dalej. Nie, Natalia, wydaje mi się, że już, zobacz, to jest już praktycznie po sam czub. Nie no, widzowie, jak dla mnie, to niestety, Natalia, wygrywasz to. No, świnka ewidentnie jest wypełniona po samiuteńką górę. No i moi drodzy, ta świnka przyniosła mi zwycięstwo, ale Karol, ona chyba waży 7 kilo teraz. Nie, ona jest mega ciężka. Ciężka, że ona... Nie ma sensu, Natalia, wygrywasz oficjalnie, jest pełna świnka, a nawet jakby, wiecie, jeszcze dało się trochę dosypać, no to ja i tak już nie miałbym żadnych szans, bo mój przelicznik jest za słaby i po prostu zbyt wolno te procenty uciekają. Więc Natalia, gratuluję, wygrywasz odcinek i oficjalnie twoją nagrodą są wszystkie te monety. Bierz sobie je, Natalia, i spróbuj coś z nimi zrobić. W takim razie na tym będziemy kończyć ten odcinek. Jeśli wam się podobało, strzelcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych tego typu filmów. Jak macie jakiś pomysł na film z monetami, to dajcie znać. Bo trochę nam ich zostało. No trochę nam ich zostało, ale póki co na tym kończymy. Wbijajcie nasze Instagramy, trzymajcie się i miau.